polityk PiS nie wyciszył mikrofonu. Padł wulgaryzm, wiceszef komisji nie wyciszył mikrofonu. Padło przekleństwo. Podczas przerwy w obradach Komisji Rolnictwa wiceprzewodniczący Kazimierz Gwiazdowski PiS poprosił polityków o powrót na swoje miejsca, bo chciał kontynuować posiedzenie. Posłowie nie zareagowali na jego wezwanie. Nikt się nie słucha, stwierdził i chwilę później wyciszył swój mikrofon. Z tym nikt to przewodniczący przesadził, skomentował nagranie na Twitterze poseł Kodariusz Joński. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparła w czwartek rano 17 września kilka poprawek do projektu noweli ustawy autorstwa PiS o ochronie zwierząt. Najważniejsza z nich to wykreślenie z projektu zapisów ograniczających ubój rytualny, o co wnioskowała Konfederacja. Posiedzenie komisji trwało ponad 11 godzin. Rozpoczęło się o godzina 20:38 w środę, a już po niecałej godzinie ogłoszono przerwę, w czasie której posłowie mieli otrzymać wszystkie proponowane poprawki. Wznawiam komisję, proszę o zajęcie miejsca, powiedział wiceprzewodniczący Kazimierz Gwiazdowski PiS, po kilkunastu minutach. Po chwili powtórzył, proszę o zajęcie miejsca, będziemy rozpoczynać posiedzenie komisji. Kiedy część posłów nadal stała, prowadzący obrad powiedział, nikt się nie słucha. Dopiero potem wyciszył mikrofon. Po około minucie udało się wznowić posiedzenie komisji. Wpadkę Gwiazdowskiego wychwycił poseł Kodariusz Joński. Z tym nikt to przewodniczący przesadził, stwierdził na Twitterze. Wpis Jońskiego skomentował również rzecznik Pojan Grabiec. Lapidarna, ale jakże celna ocena sytuacji w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, napisał. Piątka dla zwierząt. W środę po południu Sejm przeprowadził pierwsze czytanie dwóch projektów zmian m.in. w ustawie o ochronie zwierząt, autorstwa PiS oraz KO. Projekt PiS zakładał m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, kontrolę społeczną ochrony zwierząt, bezpieczne schroniska, koniec z łańcuchami dla psów oraz utworzenie Rady do Spraw Zwierząt przy MSWiA. Projekt KO zakłada, oprócz zakazu wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, także rozwiązania na rzecz godnej egzystencji zwierząt wycofanych ze służby, np. psów policyjnych lub ratowniczych. W głosowaniu Sejm odrzucił wniosek Konfederacji o odrzucenie projektu PiS w pierwszym czytaniu, oba projekty zostały skierowane do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.